W północnej części głównego lądu Tibi znajduje się miasto Karlin. Już od zalania dziejów mieszkańcy tego miasta toczyli bitwę z rasą orków. Jakiś czas temu stoczyła się tam poważna bitwa między ludźmi a orkami. Ludzie zwyciężyli, miasto zostało ocalone, a orki wróciły z powrotem do ich fortecy. Miejsce bitwy na północ od miasta nazwane zostało Polami Chwały, a miastem zaczęła rządzić królowa Eloise. Po wprowadzeniu kobiecego ładu w mieście królowa zachciała powiększać swe tereny i kolonizować okoliczne ziemie. Na zachód od miasta kryło się jednak pewne mroczne miejsce. Ziemia duchów była przeklęta już od wieków, nawet w czasach powstania Karlin. Niepokój spotkał tych, którzy tam wędrowali, a obszar ten był omijany, gdy tylko było to możliwe. Miasto, chcąc poszerzyć swoje wpływy, zaczęło wysyłać osadników, aby zajęli pobliskie tereny. Wkrótce zaczęły ich nękać jednak koszmary i złe znaki. Ludzie mieli halucynacje i stawali się agresywni. Seryjne zabójstwa, napady szału i dziwne, ale śmiertelne wypadki stały się na porządku dziennym, dopóki ludzie nie wrócili do miasta. Królowa była niezadowolona, ale jej obywatele nie chcieli więcej próbować plądrować tych ziem. Władczyni wysłała więc druidów, aby oczyszczyli okolice. Kiedy wrócili zmęczeni i ranni, a trzech z nich zaginęło, wyjaśnili, że obszar ten jest przeklęty, nawiedzony i utracony dla ludzkości. Władczyni kłóciła się, ale druidzi byli nieugięci w swojej opinii. Konklawę druidów postanowiło zapieczętować teren magicznymi osłonami i magicznie wzniosło żywopłot, który wzmocnili magią. Od tego czasu obszar ten znany jako Ghostland, Ziemia Duchów. Wbrew swojej nazwie duchy znajdują się jedynie głęboko pod powierzchnią ziemi. Jedną z osób, które pamięta próby podboju Ghostlandu jest niejaki Dalbrecht. Dalbrecht jest członkiem niegdyś dumnej rodziny Windrouser. Jego rodzina była kiedyś szlachecka i zamożna i należała do najbogatszej szlachty w Karlin. Po nieudanych próbach skolonizowania Ghostlandu nic nie zostało z jego fortuny. Jedyną rzeczą, która przypomina mu o chwalebnej historii jego rodziny, jest rodzinna broszka, ale niestety zaginęła gdzieś pod ziemiami duchów. No i to tyle byłoby z opowieści, a teraz czas wam właśnie owy Ghostland pokazać, więc wyruszamy na zachód od Karlin. Będziemy szli tutaj. Oczywiście pokażę go wam w wersji TB7.4, ponieważ uważam, że wtedy miał on trochę, sam Ghostland miał troszkę lepszy klimat i obecnie jest to trochę zapomniany teren, mało kto tam właśnie chodzi obecnie, gdyż przestało to być opłacalne, co wam później opowiem. I tak, chciałem wam pokazać właśnie tą magiczną bramę, którą wcześniej wspomniałem, druidzi postawili, co uniemożliwia właśnie przedostawanie się potworom do miasta. Dostać się na sam głos możemy na dwa sposoby. Jednym ze sposobów jest przejście po prostu po ścianie, albo za pomocą czaru Levitate, bądź parceli, tak jak widzimy tutaj. Tu użyliśmy czaru. Tutaj sobie schodzimy po parcelach. Wejść po parcelach z powrotem. A drugie wejście znajduje się nieco na północ. Jest to przejście podziemne. Dlaczego teraz Ghostland jest zapomniany? No też nie ukrywajmy, trochę zmieniła się mechanika gry. Teraz jest duże oparcie na level. Level wija się bardzo szybko na dużo lepszych potworkach. No i teraz nie mamy możliwości robienia lotbagów, bo potwory obecnie nie zostawiają w swoich ciałach worków. Przez to byłoby to znacznie utrudnione, trzeba by po prostu przynieść mnóstwo plecaków ze sobą. A tutaj widzimy pierwszą ciekawą rzecz, jest to iluzja. Widzimy Aberration. Jest to duch. Po prostu, gdy chcemy do niego podejść, on znika. Mamy pierwszą jaskinię, w której możemy polować. Właśnie za dawnych czasów była to świetna jaskinia dla niskolevelowych postaci. Niezależnie od profesji, czy to był knight, paladyn, czy postać magiczna, z powodzeniem mogła sobie właśnie tutaj poekspić. I przy okazji zarobić też fajne pieniążki, bo na Ghostlandzie zarabiało się dobre pieniądze właśnie z lootbagów. Lucąc Viking helmety, Breast helmety, Mace'y, czy tego typu rzeczy. Tu oczywiście trzeba uważać na skorpiony, które są dość mocno jadowite i
No i można się niemiło zaskoczyć. Ten poziom jaskini uważam, że jest świetny właśnie do eksplorowania dla niskopoziomowych paladynów. Jest tutaj właśnie, znajdują się tutaj góle oraz skorpiony. Zejdziemy sobie niżej. Tylko niżej to już jest właśnie, zaczynają się tereny troszkę bardziej niebezpieczne. Mianowicie znajdują się tam demoskeletony. Pamiętam, jak właśnie za dawnej TB dwóch moich kumpli odkrywało wówczas tereny właśnie tibijskie dla siebie i wybrali się we dwójkę na Ghostland. I właśnie znaleźli się pod tą dziurą i jeden namawiał drugiego, żeby zszedł zobaczyć, co jest niżej. No i ten jeden właśnie z kumpli zszedł, ale nie przeżył spotkania z demon skeletonami. Także ten drugi nie wiedział za bardzo, o co chodzi i czekał tutaj za nim. Nie odpisywał, stwierdził, że zejdzie zobaczyć, co robi ten drugi kolega. No i jak sami wiecie, albo bądź się domyślacie, również zginął. Bardzo się wtedy pokłócili, odzywali się do siebie przez kilka dni, powiedzieli, że nigdzie już więcej razem ze sobą nie będą chodzić na wspólne hunty. Także pozdrawiam Tutek. To już w sumie ta historia ma około 15-16 lat. A do tej pory miło ją wspominam. Co jeszcze można było robić w dawnych czasach? Można było właśnie lurując potworki na roleplaysy i używając liny na dziurze, można było zlurować sobie potwory wyżej, robiąc często pułapki dla nisko levelowych postaci poziomy wyżej. Dobrze, my sobie jeszcze zejdziemy piętro niżej, żeby wam pokazać, jak tam wygląda teren. Tutaj mamy właśnie kilka demoskeletonów, również góle to jest dobre miejsce właśnie dla średnio poziomowych paladynów. Knight raczej nie ma tu czego szukać ze względu właśnie na demoskeletony, które mają dość mocnego defa. Praktycznie nie zostawiają luta poza Guardian Shieldem, który wypada relatywnie rzadko, więc nie jest to dobre miejsce do zarobku dla Knighta. Knighta, przepraszam, oczywiście żargon tibijski się tutaj wkradł. No i tak, opuścimy sobie tą jaskinię, przejdziemy do kolejnej. Kolejna jaskinia będzie to jaskinia, w której to z kolei ja najczęściej ginąłem, będąc właśnie młodym poszukiwaczem przygód w Tibii. A ginąłem tam za sprawą jednego potworka, którego wam zaraz pokażę. W zasadzie, przepraszam, tutaj już mamy kolejną iluzję. Ghost Woman, to podchodziło, że jest sam szkielet. O, dokładnie to powinno być tak. Także, no, nic dziwnego, że starzy ludzie tibijscy fiszowali po zwiedzaniu i próbowaniu plądrowania tego miejsca. Może się wydawać naprawdę straszne. Tu mamy kolejną jaskinię. Jak zwykle pierwsze piętro jest dość lajtowne. Jest tu po prostu kilka guli i skeletów. A my sobie zejdziemy piętro niżej i pokażę wam, przez którego bydlaka często ginąłem. A jest to Fire Devil, ale nie zrespił się. Może nam się trafi, nie będziemy kończyć to kółeczko. To jest w ogóle fajne miejsce, można było tutaj często właśnie ekspiem Knightem za starych czasów. Można było zejść, nie schodząc już tutaj w tą kratkę, bo to podawało właśnie, o, że Fire Devil do nas podchodził. Tylko pokażę wam to jeszcze raz, można było sobie po prostu zejść i od razu kierować się na północ. I tu kilka guli również się znajdowało. No, w dawnych czasach nawet wysoko levelowe rycerze zajmowali sobie wszystkie jaskinie na Ghostlandzie, żeby ekspić i zdobywać hajs. Tu mamy kilka slajmów, nic poza tym, jakieś tam bagienko. Użyjemy Lightbringa. I kolejne piętro z demon skeletonem.
piętro niżej znajdują się bodajże jeszcze 3 demon skeletony, nawet 4. Także postać magiczna bądź paladyn używając czaru niewidzialności może sobie tam wybić te szkielety. I idziemy dalej. Będziemy się kierować teraz na wschód Ghostlandu. To jest w zasadzie południowy wschód. Zostało nam praktycznie już tylko dwa cave'y. Tu jest kolejna iluzja. Widzimy taką fajną oazę. Ładne kwiatki. Chcemy podejść sobie, napić się wody, powąchać właśnie tych kwiatków i zmienia się nam to w coś takiego. Już widzimy martwy jeleń. I kolejna jaskina. Notabene chyba najlepsza do eksperymentu dla Knighta. Pierwszy poziom. Standardowo nalajcie. Jeden kul, reszta to skelety i poison spidery. I tutaj mamy dwa rozwidlenia. Pójdziemy sobie najpierw tutaj. Oj, spędziło się naprawdę mnóstwo godzin na tych terenach. Teraz tak bardziej wraca się tutaj sobie na Tibentisie, bo na Real TB naprawdę nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze expi w tych miejscach, bo jest mnóstwo miejscówek dużo, dużo lepszych, gdzie można wbić po prostu szybciej level, co przez inflację, która jest obecnie na Real TB. Również przestały być opłacalne lotbagi, bo hajs praktycznie można robić wszędzie. Tu widzimy takie przejście z jednym demoskeletonem, ale gdy uda się nam je przebiec, bądź po prostu zabić tego potworka, możemy zejść sobie na naprawdę mega fajne piętro do expienia. Tutaj już trzeba uważać, jak widzieliście, na stalkera. Widzimy taki teren. Mnóstwo guli, skelety, cave raty, no i niestety stalkery również. Dlatego warto było mieć przy sobie runki. Chociażby HMM bądź GFB. Staram się to tak trochę szybciej przebiec. Naprawdę spoko miejscówka, mnóstwo potworów. No i standardowo, powtórzę się po raz kolejny, można naprawdę było tutaj zebrać kupę lota. Przejdziemy teraz tutaj. Naprawdę jest to spory obszar, biegając tutaj na niewysokim levelu. Można było siedzieć tylko tutaj i res po prostu nam nadążał. A tutaj widzimy wampira. Jest to obecnie jeden z dwóch wampirów, który znajduje się na free area. Drugi znajduje się obecnie obok Dark Cathedral. Niestety nie mamy możliwości dostania się do tego. Jest on tutaj jedynie taką ciekawostką. No i przejdziemy sobie dalej. Tutaj w sumie już nie będę chyba biegł wam pokazywać, bo jest praktycznie wszędzie to samo. Te same potworki. Nie ma tam nic szczególnego. Jeszcze w tej samej jaskini możemy się natknąć na jedną z pułapek. Również
przez Ghostland możemy się dostać do Królowej Banshee, a mianowicie na Banshee Questa. Znajduje się to przejście tutaj. I przejdziemy pokazać wam pułapkę, na którą też nie kiedyś natknąłem się. Zdecydowanie właśnie w starszej TV Ghostland miał dużo fajniejszy klimat niż obecnie. Obecnie w sumie ludzie tam mogą wchodzić jedynie właśnie z sentymentu. Tu widzimy fake dziurki. Żadne z nich nie wpadniemy. Jest mnóstwo poison spiderów, na których można ekspić. I tu jest owa pułapka. Właśnie kiedyś zwiedzając sobie Ghostland byłem po prostu ciekawy, co znajduje się w tej dziurze. No wiadomo, jak tutaj były jakieś tam poison spidery i tak dalej, skelety, więc nie spodziewałem się, że tutaj może być coś poważnego. A po zejściu jest giant spider. Będziemy się z nim chyba cackać. Oczywiście po zejściu do niego... O, Plate Armor. Spoko. Po zejściu do niego nie mamy możliwości powrotu tą samą drogą. Więc trzeba albo zabić go, albo starać się uciec i przejść tutaj. Tu mamy dźwignię. Dźwignia właśnie jest do tamtych Magic Walli, które widzieliśmy do przejścia do Banshee Questa. Ok. To sobie wrócimy tędy. Trochę światła. Jeden Magic Wall jest usunięty. Nie będziemy teraz umywać Banshee Questa, bo zostawimy sobie to na osobny materiał. Jest to zresztą dość długi, żmudny quest. Ale naprawdę warto go robić, bo fajne są nagrody z niego. Można naprawdę sporo hajsu na tym zrobić. A tu mamy dziurę, w której znajdują się skorpiony. Przez całą długość tego korytarza są skorpiony. Ale przejdziemy sobie do samego końca, żeby wam pokazać, co jest dalej. Oczywiście na skorpiony trzeba uważać. Pamiętam moje pierwsze spotkanie ze skorpionem, to było też jakieś 16-17 lat temu. Spotkałem skorpiona i zamiast najpierw go zabić, zacząłem wyszukiwać w internecie informacje o nim. Czyli była zminimalizowana tibia, wyszukiwanie informacji i napis bardzo mocno zatruwa. Mówię, o kurczę, wracam do gry, no i jak wiecie, już nie żyłem. Tu mamy też skorpionki i pięterko z DS-ami, bulami. Stalkera, P-holdery i drugą dźwignię. Dobra. Jest również druga droga na Banshee Questa, również nieco powiązana z Ghostlandem. Ale to będzie już w kolejnej jaskini. Nawet zużyliśmy sporo many, zwiedzając Ghostland. Okej. Także tą jaskinię już mamy całą obcykaną i została nam już ostatnia. Ostatnia, w której możemy trochę pomóc Dalbrechtowi.
Dalbrechta pamiętacie zapewne z początku opowieści. Niegdyś bardzo bogaty człowiek, obecnie można by rzec, że biedak mieszkający nieopodal Karmi. Po wyjściu z tej jaskini musimy się udać nieco na północ, konkretnie tutaj. Tu znajduje się czwarty cave, w zasadzie jakaś swojego rodzaju świątynia. Mamy tutaj takie kolumienki. Tutaj już pierwsze piętro mamy, sprawia, że mamy demon skeletony. Tu widzimy jakieś nagrobki, trumienkę i schodzimy na dół. Na tym piętrze możemy spotkać mnóstwo stalkerów. Na północy są demon skeletony, również w dość większej ilości. Tu mamy, proszę bardzo, cztery stalkery. Bardzo uczęśliwy potwór. W zasadzie potwór. Jakby nie patrzeć, człowiek, tak? Nagrobki. Można powiedzieć tak, że jest to krypta. O! Myślę, że to będzie dobre określenie. A tutaj pomnik, który nam się zmienia w Wild Warriora. Ach, myślałem, że Warhammer. Co również jest właśnie takim elementem, że tak powiem, duchów. Tam po prostu mnóstwo trumien, 4 DS-y. A troszkę na południe mamy mini quest. Tutaj może wybijemy te potwory. Nam nie przeszkadzały. Oj, zablokował mnie stalker, a nawet dwa. Tutaj pięterko wyżej znajdują się trumny z nagrodami. Oczywiście ja już te nagrody wziąłem. A znajdował się tutaj, znajdowała się w zasadzie rożka rodziny Dalbrechta, którą musimy mu później dostarczyć. On w zamian pozwala nam dostać się na Isle of King, gdzie znajduje się Banshee Quest. Także pokażę wam jeszcze, gdzie znajduje się Dalbrecht i będziemy już kończyć tą naszą podróż po Ziemi Duchów. Jeszcze tutaj jest jedna w zasadzie dziura, która... Tutaj są tylko dwa skeletony, jest to taka tylko ciekawostka. Więc tak, przechodzimy sobie tutaj. Dalbrecht znajduje się na północ od Ghostlandu. Właśnie gdy oddamy mu broszkę, on... w ramach wdzięczności za to, że przyjęliśmy mu właśnie jedyną pamiątkę po jego rodzinie, pozwala nam zabierać się na Isle of King. A dokładnie tutaj mieszka Dalbrecht. Hi. Passage. Yes. Jesteśmy na Isle of King. Tutaj również znajduje się mnóstwo undeadów, ale to jest również materiał na kolejny film. I kapitan Jack, który nas może zabrać z powrotem na Tibie, czyli kontynent główny. Dobra, myślę, że to byłoby na tyle. Cały Ghostland mamy zwiedzony.
mniej więcej to opowiedziane. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, dajcie znak w komentarzu, czy chcielibyście oglądać więcej tego typu filmów. I może jakieś pomysły co do kolejnych lokacji. Oczywiście nie wszystkie muszą być pokazywane na Tibianti, który jest Retro Tibium 7.4. Na niektóre miejsca możemy również pochodzić w Real Tibi. Chociaż no, ja będę się nadal upierał, że ta starsza wersja jest nieco bardziej klimatyczna i no, po prostu wychodzi to ciekawie. Chociaż oczywiście wiele lokacji w tej wersji TB nie mamy. Także jeszcze raz dziękuję bardzo wszystkim za obejrzenie, zapraszam na kolejne filmy i dajcie znać, czy Wam się podobało. Cześć!